gran escritora adelantada Słynna pisarka zostawiła następnym pokoleniom taką myśl. Jak to się dzieje, że wielu ludzi skarży się na niesprawiedliwe życie, ale nikt nie narzeka, gdy dostanie prezent, na który nie zasłużył? Daj spokój. Próbowałeś wszystkiego. Udało się. Znalazłeś coś? Na pewno są to brudy, tatusia. Lepiej tego nie oglądaj. Wystarczy. Teraz go oskarżymy. Najpierw idź do ojca i poproś, żeby pomógł Robercie. Przecież pan wie, że jeśli mój stary nie kłamie, to oszukuje. Dajmy mu ostatnią szansę. Powinien go pan zniszczyć chętniej niż ja. Nie jestem jego synem. Martwi mnie, jak poczujesz się po fakcie. Zrobimy, jak pan radzi. Ale w razie niepowodzenia użyjemy tego. Umowa stoi. W porządku. Nie lubię lekcji hiszpańskiego, ale matematyka jest jeszcze gorsza. Nauczyciel przychodzi i improwizuje, a ty się rozleniwiasz. Racja. Okropność. Sama lepiej poprowadziłabym lekcję matmy niż on. Chodź tu. Odbiło ci? Zostaw ją. Nie wtrącaj się. To moja dziewczyna. Marsz. Zaczekaj. O co ci chodzi? Mam tego dość. Nie rozumiem, o czym mówisz. Czyżby? Jestem postępowy, ale nie pozwolę, by moja dziewczyna obściskiwała się z innymi. Nikomu nie pozwolę cię dotknąć. Kochanie, nie rozdzieli nas żaden iniaki. Myślałam, że nie chcesz mieć ze mną nic wspólnego. Nie mówmy o tym, bo się wścieknę. Już milczę. Chodźmy. Zamknęłaś auto? Jasne. Pewnie się spłukałeś. Jest super. To wyraz miłości. Spodobała mi się, bo jest piękna jak ty. Tak? Kocham cię. Daj mi buziaka. Kocham cię. Zachowujcie się. Nie róbcie smaku innym. Żartuję. Bądźcie ostrożni. Dobrze. Występują. Zbuntowani. Odcinek 425.
dwie skrzynki whisky dla mecenasa Gonzaleza, dwie butelki szampana dla kongresmena i koniak dla gubernatora. Jesteś zajęty? Jak zawsze, synu. Wyobrażam sobie. Nie powinieneś być w szkole? Przyszedłem w pilnej sprawie. Zostaw nas. Oczywiście. Nie zapomnij, Madeleine. O co chodzi, Diego? Siadaj. Jasne. Wyrzucili Robertę. Roberta? To decyzja Gandhi? Nie. Rady szkoły w związku z artykułem o Almie Ray. To twoja sprawka. Spokojnie. Wierzę, że tego nie zrobiłem. Nie kłam. Chcę, by znów ją przyjęto do szkoły. Nie jestem w stanie nic zrobić. Masz kontrolny pakiet akcji. Tak, ale nie ja decyduję, kto zostaje przyjęty do szkoły i kto ją opuszcza. Nie jestem dyrektorem. Czemu tak martwisz się o Pardo? Bo usunięto ją niesprawiedliwie za aferę wokół jej matki. Dlaczego to zrobiłeś? Ta pani, a raczej podrzędna piosenkarka Alma Ray, straszyła mnie i obraziła. Nikt nie będzie robił ze mnie głupka. Zamknę teatry, w których występuję. Tato, ona tylko broni swojej córki. A ja, syna. Nie musisz. Owszem, tak. Przed kim mnie bronisz? Przed Rewertę i Robertusią. Ta skarpia wyżera ci mózg. Masz mnie za kretyna? Nie, ale lepiej znam życie. Ta dziewczyna to niebezpieczna terrorystka. Zerwę z nią. Ustaliliśmy, że jej pomożesz. Czemu tak ci zależy, żeby została? Wycofałem skargę przeciwko niej i nie złożyłem doniesienia na jej ojca. Co jeszcze mam zrobić? Proszę, przywróć ją do szkoły. Dobrze. Porozmawiam z Mendiolą. W porządku. Madeleine, połącz mnie z Mendiolą. Możesz wyjść? Chcę porozmawiać swobodnie. Przynieś ci coś? Wodę mineralną. Albo lepiej whisky. Co słychać, Paulo? Nic. Jesteś gotowy na rewanż? Właśnie w tej sprawie dzwonię. Jestem bardzo zajęty. Przełóżmy ten mecz golfa. Zresztą nie mam śmigłowca. Dobrze? Skontaktujemy się w tygodniu. Whisky się skończyła. Rozmawiałeś z Mendiolą? Tak. Próbowałem go przekonać, ale bez skutku. Wysłano już zawiadomienie do rodziców Roberty. Nie da się tego odkręcić. Niestety w tej sprawie jestem bezsilny. Dziękuję, tato. Zrobiłem, co mogłem, więc nie narzekaj. Wiem. Dzięki. Dziękuję.